Podróżujący ziemią zawkrzeńską, drogą E77, spostrzegają w polu kilkadziesiąt metrów od szosy schron bojowy numer 14. Monumentalny pomnik Piechura zauważa każdy. Wielu zatrzymuje się na parkingu, a niektórzy wchodzą w głąb lasu, gdzie odkrywają mauzoleum żołnierzy września 1939 roku. Tu, w wyrwie schronu, znajduje się doskonale wkomponowana w obiekt mapa działań wojennych na pozycji Mławskiej. Na czołowej ścianie schronu umieszczono krzyż Virtuti Militari, a pod nim leżą kamienne tablice z nazwiskami poległych. W obszarze granicznym, w którym znajdowała się ówczesna Mława, na długo przed II wojną światową dochodziło do wrogich działań niemieckich, a granicę w tym miejscu nazywano granicą płonącą. Pierwsze plany likwidacji państwa polskiego przygotowywano już w 1919 roku, a Polskę w oficjalnej propagandzie nazywano pogardliwie państwem sezonowym. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy przygotowania do agresji na II Rzeczpospolitą stają się wszechstronne. Na długo przed majowym przemówieniem ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, mówiącego nie żądaniom Berlina, następuje nasilenie agresywnych działań III Rzeszy. Pomimo uspokajających oficjalnych oświadczeń najwyższych władz cywilnych i wojskowych II Rzeczpospolitej, w świadomości Polaków narasta przekonanie, że wojna jest nieunikniona. Zwycięski pochód III Rzeszy, spowodowany defetyzmem Francji i Wielkiej Brytanii oraz rosnące z dnia na dzień zagrożenie, wzmagają nastroje patriotyczne. Nowa Gazeta Mławska w numerze z dnia 28 kwietnia w artykule wstępnym informowała o postawie mieszkańców północnego Mazowsza. Nasze społeczeństwo ujawniło zupełny spokój i równowagę, daleką od wszelkiej trwogi i lęku, i zgodnie z charakterem swych przodków ogłosiło powszechną gotowość do wojny i gotowość poniesienia wszelkich ofiar. Ze wszystkich okolic Mławskiego Mazowsza sygnalizują entuzjastyczną gotowość wstąpienia do wojska całej ludności męskiej. A przysłowiowo zły nasz mazowiecki podatnik z całą troską i gorliwością krząta się koło zebrania największych sum na pożyczkę potrzebną państwu. Poparcie obywateli dla władz, które z opóźnieniem przygotowują kraj do obrony, jest mocne i jednoznaczne. Jak nigdy dotąd w historii naszej ojczyzny, pomimo bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, robotnicy, chłopi folwarczni, dzieci, inteligencja ofiarowują często ostatnie grosze na Fundusz Obrony Narodowej. Polska będzie walczyć. W kamiennej górze koło Żęgnowa rozpoczyna się pasmo wzgórz biegnące na zachód, aż do Turzy Małej. Ten odcinek stanie się pierwszą linią obrony 20. Dywizji Piechoty. Centrum tego regionu stanowiła Mława, ważny węzeł komunikacyjny, i właśnie przez Mławę biegła najkrótsza droga z Prus Wschodnich na Warszawę. Całościowy plan umocnień pogranicza opracowuje w czerwcu 1939 roku pułkownik dyplomowany Stanisław Kopański.
Za poszczególne odcinki odpowiadają przydzieleni do armii wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej. Budowę umocnień hamuje brak odpowiednich środków i personelu, ale również ograniczenia nakazujące oszczędzanie zasiewów i uszanowanie własności prywatnej. Przyspieszenie prac ma nastąpić dopiero po żniwach. Pozycję Mławską od 5 schronów położonych w okolicach Żęgnowa oddzielają błota Niemyje. Ciągnące się kilometrami mokre lasy, bagna i torfowiska, źródło strumyków i małych rzek. W roku 1939 tereny te, trudno dostępne dla człowieka, okażą się naturalną przeszkodą dla pancernych wojsk nieprzyjaciela. Do budowy fortyfikacji na północnym Mazowszu Sztab Główny Wojska Polskiego kieruje jednostki saperów 8 i 20 Dywizji Piechoty. Część oddziałów nie jest należycie wyposażona i nie posiada odpowiednich środków transportowych. Brak należytego współdziałania Ministerstwa Spraw Wojskowych z dowództwem saperów i opóźnianie rozpoczęcia całej akcji sprawia, że wykonanie 93 z zaplanowanych na pozycji Mławskiej schronów staje się niemożliwe. Dzisiaj fachowcy oceniają budowę schronów z 1939 roku jako wzór bardzo dobrej roboty inżynieryjno-saperskiej. Nie była to wówczas sprawa łatwa. Łopata była podstawowym narzędziem, a środkiem transportu wśród polnych dróg wózki poleskie, mniejsze od miejscowych wozów chłopskich. Delegat dowódcy do spraw zaopatrzenia pisał w jednym ze swoich raportów: ograniczone środki materialne, brak zaplecza przemysłowego dla zaopatrzenia wojska w warunkach nadchodzącej wojny totalnej, znikomy stopień zmechanizowania i zmotoryzowania w wojsku siłą rzeczy musiały wywołać trudności także na odcinku zaopatrzenia i zabezpieczenia transportu. Pracami budowlanymi na linii Mławskiej kierował dowódca 20 Batalionu Saperów w stopniu majora Juliusz Lewitu. Oprócz wyspecjalizowanych jednostek saperskich, wszystkie prace wykonywali żołnierze piechoty. Aby zyskać na czasie, oddziały najczęściej nie odchodziły po pracy do często odległych kwater, ale biwakowały na miejscu. Specjalną wagę przy budowie przywiązywano do konstrukcji i wykonania stropów. Składające się z 3 warstw zbrojenia dolnego, spełniającego funkcję nośną, zbrojenia górnego oraz środkowego. Jak podają źródła, zbrojenie dolne posiada konstrukcję przeciwodpryskową z gęsto rozmieszczonych co 10 cm prętów stalowych i składa się z 2 krat wypełnionych prętami o średnicy 20 mm. Kolejnym etapem jest przygotowanie i układanie betonu. Ta czynność wymaga największej liczby robotników, gdyż musi być wykonywana bez przerwy, na 3 zmiany. Beton jest przygotowywany mechanicznie i ręcznie. Powstają również rowy przeciwpancerne na kierunkach spodziewanego natarcia nieprzyjaciela. Na niektórych odcinkach ustawiono przeszkody przeciwpancerne w postaci 3 rzędów szyn wbitych w ziemię na głębokość prawie 2 metrów. Również ścięte drzewa z wystającymi pniami mają hamować marsz wojsk niemieckich. Najdłuższą przeszkodę przeciwpancerną zbudowano w pobliżu Windyk, na styku błot Niemyje ze wzgórzami mławskimi.
Nowa Gazeta Mławska wspomina w tych dniach: bezrobotni, żony i dzieci bezrolnych żałują, że nie mogą dać więcej dla Polski. Dwudziestego sierpnia, widząc opóźnienia w budowie fortyfikacji na pozycji mławskiej, władze cywilne i wojskowe zwracają się z apelem o pomoc do okolicznej ludności. Odezwa na ten apel jest natychmiastowa i jednoznaczna. Na ochotnika zgłaszają się setki ludzi z łopatami i furmankami. Oficer 20. Dywizji Piechoty, obserwujący te zjawiska po latach, pisał: pamiętam, jak zabrakło desek do szalunku naszych bunkrów. Wówczas to mieszkaniec Wólki Mławskiej, garncarz z zawodu, Jagiełło, samorzutnie, sam odrywał deski ze ścian swojej skromnej stodoły, aby tylko zdążyć na czas, bo cement był już rozrobiony i zasychał. Czy to nie był przykład patriotycznego zachowania mieszkańców? Chyba tak. Chyba tak. Jeżeli wspólnie jedliśmy z jednego kotła, raz on z naszej kuchni polowej, a innym razem my jedliśmy chleb z jego pieca, bo nam akurat nie dowieźli. Skoro jego dzieci urządzały zabawy wchowanego między naszymi działami, które stały rzędem na jego podwórku, to przecież nasze wspólne gospodarstwo. Albo te wiadra, miski, beczki, których pożyczaliśmy na dowiezienie wody do budującego się bunkra. Całość prac jest skutecznie maskowana przez Wojsko Polskie, głównie przy pomocy naturalnych środków. Receptura betonu jest trafnie dobrana. Jakość zależy od jego składu i staranności wylewania. Narastające zagrożenie wojną wzmaga poświęcenie i ofiarność narodu. Wszyscy chcą pomóc we wzmocnieniu polskiej armii. Do budowy umocnień mławskich użyto cementu glinowego, mającego w ówczesnych warunkach ogromną zaletę. Cement ten twardnieje już po 2 tygodniach, podczas gdy zwykły twardnieje 2-krotnie dłużej. Miejscowy piasek świetnie nadaje się do robót betoniarskich. Jako tłuczeń służy sprowadzany z gór granit. Podstawowe wyposażenie schronu bojowego stanowiły ciężkie karabiny maszynowe, osadzone w oknach strzelniczych, na stelażach, stołach drewnianych mocowanych do legarów w podłodze. Ściana czołowa przewidziana była do zasypania. Obsypka wykonana z kamieni i ziemi poza elementem maskującym służyła do ochrony obiektu
przed bezpośrednim ostrzałem. Polowy żelbetowy schron na dwa stanowiska ogniowe w układzie skośnym w stosunku do przedpola to typowy polski schron bojowy, wskazany w instrukcji saperskiej z 1939 roku. Jest to najczęściej występująca konstrukcja na mławskiej linii obrony. W schronach bojowych przewidziano strzelnicę boczną, zapewniającą ograniczony kąt ostrzału. Strzelnica osłonięta była od strony nieprzyjaciela poprzez wysunięte do przodu uszy, przykryte stropem. Tworzyło to wnękę strzelecką. Ze względu na ograniczony kąt strzelnicy, schrony nie mogły same bronić się od czoła. Obronę zapewniał im sąsiadujący obiekt. Wnętrze schronu stanowiła izba bojowa. Załogę typu przeznaczonego na dwa ciężkie karabiny maszynowe tworzyło 5 osób. Dowódca oraz 2 żołnierzy do obsługi każdego z karabinów. Dodatkowo w schronie znajdowały się 4 skrzynki z amunicją. Analogicznie schrony na jeden ciężki karabin maszynowy, te z jednym uchem, obsługiwała 3-osobowa załoga. Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w instrukcji saperskiej wykonano kolejny ze schronów polowych, różniący się od poprzednich przeznaczeniem. Schron obserwacyjny poprzez swoją lokalizację oraz formę i funkcję zapewniał w swoim sektorze panoramiczną obserwację terenu w granicach 180 stopni. W myśl polskich założeń obronnych, polowa konstrukcja żelbetowa miała być odporna na ogień artyleryjski nieprzyjaciela. Kolejnym typem były schrony przeznaczone na jedno stanowisko ogniowe, które w zależności od przypisanej funkcji flankowało odpowiedni kierunek obrony – prawy bądź lewy. Z relacji obrońców wynika, że w trakcie prowadzenia ognia w schronie dochodziło do kumulacji gazów, co znacząco utrudniało załodze oddychanie. Do systemu zniszczeń oraz zapór obronnych w rejonie Mławy wchodziły również zalewy, które wytypowano w następujących miejscach: nad rzeką Ożyc, bagnistą Ulatówką i na rzece Mławce. Niski stan wód spowodowany wyjątkową suszą nie pozwala na ich ukończenie.
Schrony stanowiące podstawowy element umocnień linii Mławskiej połączone były rowami dobiegowymi, którym towarzyszyły umocnienia ziemne, okopy. Głębokość okopu zapewniała schronienie żołnierzom i wynosiła około 2 metrów. Aby uniknąć obsypania się rowu, stosowano okładzinę ścian, a do tego wykorzystywano wyplataną wiklinę. Kształt rowów dobiegowych oraz strzelniczych był niejednorodny. To zapewniało ochronę przed atakiem nieprzyjaciela. Ściany są betonowane warstwami co 20 cm. Następnie tak długo ubijano beton, aż grubość warstwy wyniosła 15 cm. W miarę powstawania poszczególnych warstw układano co 15 cm betonowania poziome, aby utrzymać należyty rozstaw krat. Na szalowaniu zaznaczano poziom każdej z nich. Zewnętrzne szalunki zdejmowano już po 7 dniach. Wejście do schronu przewidziano w tylnej części, nie narażonej na ostrzał nieprzyjaciela, ale i tu znajdowały się otwory strzelnicze dla karabinów bojowych. Ręczne mieszanie wykonywane jest w pobliżu drewnianych pomostów. Wylewanie betonu odbywa się w sposób ciągły. Przerwa w betonowaniu nie może być dłuższa niż czas wiązania, co oznacza, że nie może przekroczyć 2,5 godziny. W przeciwnym razie obiekt mógłby stracić cechę budowli monolitycznej, a to oznaczałoby osłabienie wytrzymałości. Beton w takiej konstrukcji musi dobrze oblepiać pręty. W tym celu ubijano go żelaznymi narzędziami o wadze od 12 do 15 kg. Wspomniany wcześniej tłuczeń używany do budowy schronów nie jest jednorodny i składa się z 3 gatunków kamienia. Zbudowane w ten sposób schrony mają ogromną wytrzymałość, a Niemcy nazwą je cierniami polskiej obrony. Na dzień 28 sierpnia 1939 roku stopień zaawansowania prac na Mławskiej linii obrony przedstawiał się następująco. Z zaplanowanych obiektów ukończono 45, a w trakcie budowy pozostawało ciągle 18 schronów.